A tak, proszę Państwa, wygląda wlot do sztolni, która jest niedostępna z powodu zawału stropu, dlatego iż skały są bardzo tutaj niestabilne i pod wpływem, nie wiem, wody, trochę mrozu, porozsadzało skały i wszystko się rozwaliło. A więc nie pokażę Wam więcej, bo prawdopodobnie nie będzie nic widać, ale chociaż coś widać. Widać dziurę, a tam zaraz po jakichś 5 metrach jest zawał stropu. Nie będę wchodził, bo się boję. Z powodu, już może to się zawalić i widzę następną żyłę hematytową. Może Wam to zaraz pokażę. Wam sobie. Bo sobie przybliżę. Proszę bardzo. Widać. Widać czy nie widać? Widać żyłę biegnącą ku górze. Nie jest zbyt okazała, ale jednak jest. Może słabo widać. No ale nie mam sposobności, nie mam możliwości, żeby pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Teraz Wam pokażę, jak wygląda w sumie cały otwór sztolni. Nie wiem, czy będzie widać. Zmniejszymy rozmiar na normalny. Jest to po prostu dziura w ziemi, a w jednej ze ścian tej dziury jest była drążona sztolnia. Prawdopodobnie miała dosyć długi przebieg, ale tego się już raczej nie dowiemy. Chyba, że będą fundusze na odgruzowanie zawału i na zabezpieczenie. Obok zaraz tej sztolni jest ciutek wyżej druga sztolnia. Zaraz pokażę. Tylko zbiorę wszystkie swoje narzędzia.